Tio, oglądamy. Niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Partiati! Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek z tak zwaną drużyną mistrzów, oto czekającą na nich loża. Mocny statement, kiedy walka na fame z crackheadem. A dzisiaj w awanturze o kasę mamy nowych mistrzów. O, racja! Dobra, przypominam, mistrzowie, którzy nawet na jedno pytanie nie odpowiedzieli dobrze, są mistrzami. Irena ich kieruje. Zapraszamy i powitajmy ich gorąco. Ciekawe, czy będą najlepsze momenty. Karolina Leka, Zenon Andrzejewski, Irena! Jasper Radość! Irena Kery! Ta Irena! Kurde, pucha. Pomoże? Witam Państwa po raz pierwszy w loży mistrzów. Dzięki. Masz dźwięk? Dotąd niepokonaną, która 6 razy zwyciężała w finale. Co więcej, jesteście pierwszą drużyną w loży mistrzów, która nie odpowiedziała na ani jedno pytanie. Dzięki Skylark za tego, nie? Za prima. Ten ziomek z mocy wygląda jak mój dziadek z Austrii, urodzony. Jak będzie dzisiaj, panie Zenonie? Myślę, że jeżeli kandydaci na mistrzów nie masz, dadzą nam szansę odpowiedzieć, to udowodnimy, że jesteśmy dobrzy. No właśnie, niewątpliwie tym, czym się wykazaliście, to były stalowe nerwy, bo no czasami trudno rzeczywiście nie licytować albo czekać na innych, kiedy emocje są bardzo mocne. Panie Wojciechu, czym się pan zajmuje na co dzień? Niczym. Na co dzień jestem żołnierzem zawodowym, także żołnierz? Od 16 lat chodzę w mundurze i myślę, że jeszcze troszeczkę posłużę. Gdzie pan służy? We Wrocławiu, jednostka lotnicza. A rozumiem, że skoro u nas jest pan kapitanem, to w wojsku także? No akurat on tak jest się składa, mądry, że ten sam a czemu ten? Powiedzieliśmy, że w awanturze o kasę trzeba mieć mocną drużynę. Każdy jest mocny z innej dziedziny. W czym pan będzie wspierał swoją drużynę? Ulany na pewno w wojsku, sporcie, w piłce nożnej na świecie, Top w Gun polskiej Miami. Piłce nożnej. Filmy, seriale, muzyka rozrywkowa, Polska, lata 60., Polski 70. Maverick. No i historia Polski. Bo takie można powiedzieć. No, uzbierało się tego, pani wszystko. Karolino. Pani studiuje historię w Toruniu. Irena! Z czego pani będzie mocna dzisiaj, oprócz historii? Co? Jaka? Dwie Ireny? Czy ja źle usłyszałem? Bo takie można powiedzieć. No, uzbierało się tego, pani Karolino. Karolina? Pieprzyć ją! Jaka Karolina? Irena! Pani studiuje historię w Toruniu. Z czego pani będzie mocna dzisiaj, oprócz historii? Ja nie chcę się zdradzać za bardzo przed przeciwnikami potencjalnymi, ale ja myślę, że takie wiedzy ogólnej trochę mamy z każdej z dziedzin. Od ostatniego programu przygotowała się pani troszeczkę do dzisiejszego? Troszeczkę. Co pani robiła? Najwięcej czasu to zajęło mi relaksowanie się. To było przygotowanie psychiczne. No i git. Szczera jest. Oprócz tego drobne powtórki z biologii, anatomii. Mhm. Panie Zenonie, pan z kolei obecnie jest rencistą, wcześniej był pan kierowcą zawodowym. Tak. Zenon. Jakie są pańskie rencista. Zainteresowania, które będą dzisiaj pomocne? W większości wiadomości krzyżówkowe. Ale czemu określa się kogoś jako rencista? Bo emeryt, to rozumiem, tak? Ma ten wiek, idzie na emeryturę, ale rencista? To przecież można być w każdym wieku na rencie. Czemu się tak kogoś określa? Co to jest za określenie rencista? Plus to, co kapitan wymienił, postaram mu się pomóc. Ma rentę zamiast emerytury, co? On po prostu jest młody, on ma 30 latek, Jano. No ja mam 90. A pani Irena z kolei jest pracownikiem cywilnym wojska. W czym pani będzie wspierała drużynę mistrzów? Z geografii, z historii, humanistyczne. Witamy w grze i powodzenia. Irena Kery. Pierwsze słowa, które powiedziała w drugim odcinku. Zmierzą się z jedną z drużyn z pierwszego etapu. Jeżeli wygrają, to dalej zostaną mistrzami. Irena. Natomiast jeżeli im się nie powiedzie, Jasper, wtedy radość. Ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap. Irena ze wszystkiego pomoże. Drużyna niebieska, zielona i żółta otrzymuje mnie w tym momencie po 5000 zł. Irena szaman rzuca bufy. A ja mam przed sobą Piękne. Koło, na którym mam
30. Zgodnie z ustawą jest to osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. Czyli to jest opis rencista, tak? Czyli w skrócie na przykład przyjdzie kulawy do programu i nie chcą powiedzieć, że jest kulawy i mówią, że jest rencistą z zawodu, tak? Czekaj. Okej. Okay. 31 kategorii pytań. Ale po co ty piszesz, pierwszej czyli z nich ma... przeczytam nieważne. Ją Państwu i wtedy rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej nie za pytanie, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, wtedy pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie gry. Tak, ta drużyna przejdzie do finału, prawda, która po 6 pytaniu będzie miała najwięcej pieniędzy. Wydaje mi się, że zasady są bardzo Sikowski, proste i czytelne. Co tam było, takie zielone? Rozpoczynam losowanie pierwszej kategorii. Coś przynieśli. Potem, żeby Irenę kategoria docisnąć. Ciekawostki. Gdzie jest Rzuci Fjorn? 700. Sekundkę, proszę nie licytować, póki nie rozpocznę licytacji. Panie Zbigniewie, to nerwy, tak? Nerwy. Nerwy. Ćwiczył pan licytację przed programem, jak licytować, jak podnosić tak, kartkę? Tak, tak. Ale teraz... dobrze panu wyszło, świetnie, brawa. Teraz mi coś pasuje. Brawo, brawo. I teraz nie będzie licytował w ogóle. Także jest pan dobrze przygotowany. Ja w takim razie rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Słucham państwa. Rzuci 700. Świetnie. Czekał, czekał. 800. Solato niebieski. Niebiescy 800. Mam 800 od niebieskich. Solato zielony 900. Mam 900. Same chłopy 800. Dzisiaj? 1000. Mam 1000. Pan Zbigniew świetnie licytuje. Niebieski 1100. 1100 od niebieskich. Zielony 1200. I mam 1200 od same chłopy plus Irena, tak? 1300 od żółtych. Co dalej? Niebiescy, zieloni. Kto da więcej? Mam rzuci padaczka, no. I zieloni 1400. Mam 1400. Rzuci 1500. 1500 rzuci. Pan Zbigniew nie daje za wygraną z kategorii ciekawostki. 1500 po raz drugi. Zieloni, niebiescy. Co za miszu niebieskich? Nie wiem. 1500 po raz trzeci. Co jest? A i mnie to dziwi, czemu oni w pierwszym pytaniu zawsze dają duszę do puli i nie grają? Zobaczcie państwo, pan Zbigniew ćwiczył, całą noc licytował, nie spał i udało się, wygrali licytację. Ładnie. To teraz do domu, Jasper Radość. Natalia teraz wnosi na tacy przedmiot, którego dotyczy pytanie. Mają panowie minutę na zastanowienie się, co potem to? Poproszę odpowiedź, a pytanie brzmi, jak nazywa się ten przedmiot? Ty, znam to! Znam to! Co jest za... Demalowane coś. Aha, faktycznie, no ale jakiś... Ty, to tak, może być pistolet tego, no. Co malują auta tym. Coś takiego będzie, to tak czy nie? To ma wspólnego. Nie no, tak czy nie? Pistolet elektryczny. Podciśnieniowy, nie? Tak. Już wiemy. Już wiemy, źle odpowiedzą. Ale... Co? Gotowi? No odpowiadę. Odpowiadam. Kapitan mówi. Żółci gotowi. Bardzo proszę. Pani Irena ćwiczyła całą noc nic nie robienie? No odpowiadamy. No uważamy, że jest to pistolet ciśnieniowy do malowania. A jak on się nazywa? O, czyli to jest to, ale jak się nazywa? No, mamy teraz problem. Areograf. Proszę odpowiedź, jak się nazywa? Jesteś pewien? Areograf. Kapitan odpowiada lub osoba przez niego wyznaczona? Dobrze. Kolega Krzysztof. Tak myślimy, że to jest areograf. Rewelacja! Areograf. Dobra, udało się. Za trzecim usłyszał. O Jezu. Panie Krzysztofie, no doskonale. Spokojnie. Nie, z głowy to wyciągnął w ostatniej chwili. Z głowy właśnie. Używali... No wiem, że nie z kieszeni, rozumiem. Do domu, Jasper Radość, ale oni odpowiedzieli dobrze. Tam było trudne pytanie, ponieważ no, to jest taka wersja zabytkowa. No z całą pewnością łatwe nie było, ale jakoś można było skojarzyć już, chociażby dlatego, że współczesne mają podobny wygląd. Daliście radę, daliście radę i w tej chwili prowadzą żółci, mają 7,5 tysiąca złotych, potem niebiescy 3900 i potem zieloni 3600 złotych. Zanim wylosuję kolejną kategorię, przerwa na reklamę.
O ile inni kacki mają, zaraz zobaczysz, na dole będzie. Piecka mają? I już jesteśmy z powrotem. Oglądają państwo teleturniej Awantura o kasę. Losuje kolejną kategorię. Kądziu, wybacz mi dziś. Literatura światowa. Mam nadzieję. O! Biorę po 200 zł od każdej drużyny i rozpoczynamy. Ernest Hemingway. Zieloni 300. Zieloni 300. Kto na więcej? Zapamiętaj odpowiedź. To będzie pytanie o niego. Zieloni 1100. I od razu zieleni powiedzieli 1100. Co dalej? 1500. Mam 1500 od niebieskich. Co dalej? 1500 oraz do niebieskich. Zieloni 1600. Minecraft taka książka? Co na to niebieskie? A, napisał ją Amon Ra Kitles. Mam dwa. I to jest dwa po raz drugi. To jest. 2100. I proszę, zieloni dali 100 więcej. Mam 200. 200. I mam 200. Co na to rzuci? Zieloni 2300. Kogo ci przypomina Gabriel? Mam 2300 od zielonych po raz drugi. Niebiescy 2400. Mam 2400. Gabriel. Zieloni 2400. Zieloni 2500. Mam 2,5 od zielonych. 2,5 po raz drugi. 2,5 po raz. Słucham państwa. Trzeci. Podobnie do kogoś. Będzie szansa teraz dla zielonych. Jeżeli teraz zieloni odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie, będą dużo. Mieli 7 tysięcy złotych. Na koncie w puli tego pytania. Niebieskich już w dwóch pytaniach wyssali ładnie. Jak nazywa się zbiór 100 nowel autorstwa Giovanniego Boccaccio? Jesteśmy gotowi, to jest Decameron. Tak jest, Decameron. To jest Piotruś, co ty tak ładnie? Ładnie. Sigma, no. Tam ci totem przynieśli i zaraz go zabiorą do domu. 7 tysięcy złotych mają państwo na koncie. Żółci 6500 złotych i niebiescy 1500. Niebiescy muszą się tutaj zmobilizować. Jeszcze 4 pytania w pierwszym etapie. Gabriela znalazłeś? Nie patrzę na razie. Na razie nie wiem. O co chodzi z pluszakami? Gramatyka i ortografia. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Naksysek, prawda? Żółci 500. Żółci 500. Co na to niebiescy, zieloni? Niebiescy 800. Niebiescy 800. Zieloni? Żółci? Żółci 1000. Żółci 1000. Mam już 1000 zł. 1000. Drugi. Niebiescy wabank. Wabank. Niebiescy do domu, Jasper radość. Ja muszę powiedzieć, że tu niebiescy mają stalowe nerwy, bo ja tego wabank spodziewałem się od samego początku i zastanawiałem się, jak długo będziecie podpuszczać innych, żeby nas zbierać do puli, bo tak naprawdę w każdej chwili każda z... Ty, to nie jest ten szef KSW? Jak długo będziecie podpuszczać innych, żeby nas zbierać do puli, bo tak naprawdę w każdej chwili każda z grup mogła... On chyba tu fundusze zebrał. W puli 3400 zł. I zawsze będzie można odbudować swój stan konta teraz, jeżeli oczywiście państwo odpowiedzą. Który wyraz w zdaniu Ania lubi być chwalona jest imię słowem? Co to jest imię słów? Imię słów to brzmi jak jakieś imię ze średniowiecza, więc... Podchwytliwe pytanie? Żaden. Lubi być jaka chwalona. Ona to zaznaczaj, ona kapitan. Tak, jesteś pewna tego? A wy? No pomyślcie, no co wy chyba tak jest. No, Ania jest... Ty, ona powiedziała przekleństwo? Jesteś pewna tego? A wy? No pomyślcie, no co wy chyba tak jest. No, Ania jest... No co wy? Ania lubi. Coś tam było chyba. Lubi chyba życzenie, padł imię słów. Orzeczenie. Być to na pewno. To chwalone. Chwalone. Wyznaczam Magdę do odpowiedzi na pytanie. No to tutaj silna oj, będzie osoba, studentka. Bomba na łeb chyba. Słuchamy. Odpowiedzią jest, imię słowem jest wyraz chwalona. Tak jest! O, przetrwała. I... A pieskowi nie jest za gorąco? Pieskowi? W studiu tam grzeje mu podłoga. Chyba, nie, że on to nie lubi. Jest. Nie.
On jest co jest? Wszystkie smutne rzeczy. Złe fluidy od nas bijące. Tak, jak powiedziałem. Rozumiem. I to jest wasza metoda na dobry humor. Tak jest. A poza tym zaczyna dobrze iść. Troszkę odbudowaliście stan konta. Macie 3400, więcej niż wy mają żółci 5500, a prowadzą zieloni 6100 zł. I jeszcze trzy pytania. A jak patrzę na stan ja konta, dla zielonych kibicuję, dla Piotrusia. Trzy pytania w pierwszym etapie. Piotruś musi wygrać. Każda z różnych ma więcej dobrych odpowiedzi niż obecni mistrzowie. Kategoria film Titanic. Światowy. Titanic czy Titanic? Właśnie. Jak się mówi, rozpoczynam, to jest pytanie. Licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Mam 300 zielonych. Żółci 2000. Żółci 2000. Milion! Co to było? Niebiescy, baba! Baba, niebiescy! Co jest? Sprzedany. Nasz regulamin mówi. Jezus, Maria. Mówi, że jeżeli drużyna w trakcie licytacji szczytnie wabank, to ma prawo do odpowiedzi. Bo wtedy gra o swoje być albo nie być w programie. Tak zrobili niebiescy. I oczywiście mają rację, że tak zrobili, ale jednak znowu stalowe nerwy, bo pan Piotr wyczekał, dostał 2000. Dzięki temu, że wyczekał, w puli ma 5700. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, będą na drugim miejscu w tej chwili. Padaczka do domu, Jasper radość. Zieloni, jeżeli odpowiecie prawidłowo, będą mieli tylko 100 zł więcej. Więc to była mocna zagrywka. Oby. Oby. Podsumował. Ale wiecie państwo, jak to jest. Mówi się, że no, nie ma łatwych ani trudnych pytań, tylko są te, na które znamy odpowiedzi. Nigdy nie wiadomo. Czekamy na to. Do domu. Jak nazywa się odtwórca głównej roli w filmie Poszukiwacze zaginionej... Harrison Ford. Czekaj, czekaj, bo to może... Co czekaj, dupę kudłaty ci zaraz cepa zapieprzę. Jak nazywa się twórca głównej roli w filmie Poszukiwacze? Ale kiwali się, że nie, no ja muszę też na was zwracać uwagę. Ja będę odpowiadał. Pan Piotr jednak. Jest to Harrison Ford. Czyli Indiana Jones. Tu ten mamon się nazywa. Ej, co to było? Luszed. Słonikowi podniosła się trąba. Brat i siostra. Trąba ucieszył się we... Czekaj, co ty mówisz o tym zawodniku? Słonikowi podniosła się trąba. Ucieszył się także 5700. Czemu on tak o Piotrusiu powiedział? A więc tylko 100 zł mniej niż zieloni. Dmuch no i Piotrku. Dużo więcej niż żółci, którzy mają 3500 zł. Ja tu obserwujemy, proszę państwa, w pierwszym etapie, jak drużyna niebieski właściwie dziwne. Podnosi się, bo miała już bardzo mało na koncie. Wydawało się, że nie ma szans, a teraz proszę bardzo. Nawet mają szansę na zwycięstwo, braci, ale jeszcze braci, mamy siostra? Dwa pytania do końca pierwszego etapu. Oho. Rzuci 5000. Kategoria astronomia. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Tyle nawet nie mają. Niebiescy 300. Mam 300. Widziałem ciężką ręką. Zieloni 300. 1000. Zieloni 1000. Ciężko. Proszę bardzo. 1000 zł mam już. 1000 po raz drugi. I co na to rzuci? Co na to niebiescy? Mam już 1000. 1000 po raz. Czekacie, nic nie dostanę, tak? Trzeci! No to kara dla żółtych 3000. Żółtym udzielam upomnienia za bierność w licytacji. Następne upomnienie będzie to już kara pieniężna. W puli pytania 1500 zł. To oni grają o swój 1000. Po prostu nie ma mocnych zawodników Sadge. U was z astronomii. Nie ma. Trudno to powiedzieć. To dlaczego państwo nie licytowali? No zaczęliśmy licytację na niskim poziomie, ale troszkę się przestraszyliśmy, można tego powiedzieć. Tego tysiąca się przestraszyliśmy. Tego tysiąca, że są mocni, tak? A, proszę, wojna psychologiczna trwa. Mocne przebicie znaczy dużo więcej. Piotruś, odpowiedz dobrze. Nie zawsze. Ale oczywiście. Piotruś. Oczywiście. On mi jakiegoś aktora przypomina. Czasami może być to zagrywka taktyczna na wypuszczenie w licytacji. Oto pytanie. Jak ogólnie nazywamy widoczne z Ziemi jasne obszary na powierzchni Księżyca? To dupa? Na powierzchni Księżyca? To są morze. Morze, na pewno. Kratery? No jak?
Spróbujmy odpowiedzieć. To ja są nie. Morza. Kto? Nie. Tok myślenia był gdzieś tam prawidłowy. Co? Niebiescy? Lądy. Lądy jednak. Pani Elżbieto? Lądy. Lądy. Tak jest. Tak jak potem powiedziała pani Elżbieta. Lądy. Nie możemy tego uznać. Serio tak się ogólnie mówi? Chyba się mówiło w 2000 latach na początku. Następnego, ostatniego pytania w pierwszym etapie. Teraz wszystko się rozstrzygnie. Tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. 44N74N0 Męczennik dał na Golibordę 5 złotych, który to dziś odisi wężowniku. 13, a tego, kiedy masz Urbana od Twitcha mi powiedz. Nie. Czy wyrok już permanentny Lasuję. Zapadł? Kategoria do Bezosa trzeba pisać list. O ułaskawienie. A, no tak, nie odpowiem, bo w donekcie może. A, no to w sumie nawet lepiej. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Mam 300, spokojnie. Rzuci na bank. Ty, ej. On jak odpowie to wygra, ale tak mało będzie miał. Ale po co? Rzuci za grę. Za wcześnie. No i wiedzą tak naprawdę, że gra jest warta świeczki, bo jeżeli ale odpowiedzą... szczerze, oni mają szansę wygrać, bo mistrzowie to są kretyni, ale jak oni wygrają z 5300, to odpadną w następnym odcinku. Dzięki. 44N74N0 dał na Golibordę 5 zł, ale który dziś? Anban nigdy unlucky, ale do magika się zagoi. Jak nigdy permanentnego dostałeś? To załóż nowe konto, nikomu nie powiemy. Prawidłowo będą mieli na koncie 5300 i przejdą do finału. A jeżeli się pomylą, to w finale znajdą się niebiescy. Kurde, szkoda mi zielonych. A dlaczego tak szybko, panie Zbigniewie? No myślę, że to jest ciekawa dziedzina. Warto spróbować. Ale mało panu zbierał w puli. Ale jesteśmy już przy ostatnim pytaniu pierwszego etapu. Proszę bardzo. Ja pierdzielę, ci ludzie. Nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Oto pytanie. Kim według Biblii był Izaak dla Abrahama? Synem. Chyba był Izaak, a Abraham był synem. Wiem, bo ja znałem tego Izaaka. Synem, bo teraz tak, tak. Jesteś pewny? Pewien. No to odpowiadaj. Dobrze, żółci odpowiadają. Uważamy, że Izaak był synem Abrahama. Jesteście w finale! To ten od CSGO? Nie. I od razu muszę podsumować. Zacznę od zielonych. Albo tak, nie wiem. Zieloni wygrali w naszym programie 4,5 tysiąca złotych. Szkoda zielonych. Dziękuję państwu. Wydawali się w porządku. Niebiescy, nie bądźcie państwo tacy smutni. Nie jesteście w finale, ale wygraliście 5200 zł. Gratulacje. Natomiast widzą do domu, państwo radość. Oni mają na koncie, tak, dzięki tej zagrywce baba, na samym końcu 5300 zł i z tą kwotą wchodzicie do finału. Powodzenia. Irena Kerry. Ja jestem bardzo ciekawy gry mistrzów. A się okazuje, że oni ukryte opa. Fajnie było, jakby na nic nie odpowiedzieli, byłoby witam najlepsze państwa, momenty. Jakie to byłoby piękne. Żółci, i uwaga, żółci na koncie mają jedyne 5300 zł. Jak tak, teraz pędzi, rozegrać no? Finał, żeby z tymi pieniędzmi 5300, a ci 11300. To nie jest dużo, 5300, mistrzowie mają 11300. No cóż, spróbujemy i my ich pokonać teraz. No tak, ale jak teraz grać, mając tak mało pieniędzy? Zobaczymy, okoliczności to pokażą. Ja myślę, że licytacja... że podczas takiej licytacji będziemy mogli coś tutaj zrobić. Czyli co, tu licytacja, tak? On jest tak bardzo nieświadomy, że po prostu no nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie. On po prostu nie jest świadomy niczego. Nie boicie się, nawet że oni mają jest większe tym doświadczenie, bo tak naprawdę a, wygrali... Tak, poruszyliśmy to już. Wygrali ostrożną licytacją. Przynajmniej w poprzednim programie taka wygrali, taktyka się opłaciła. Wygrali, bo sobie odpowiedzieli źle na babanie. Panie Lucjanie, pan jest pracownikiem ochrony Zabrza. W czym pan będzie wspierał swoją drużynę? W sporcie.
Coś jeszcze? Historia, geografia. Nie. Panie Ireneuszu, pan z kolei jest zawodowym żołnierzem. Gdzie pan służy, w jakim stopniu? Znowu żołnierz. Rety, stopień niewielki, starszy plutonowy. Służę w Warszawie, na Okęciu. A będę wspierał przede wszystkim motoryzacja, polska muzyka rozrywkowa. Zobaczymy, co jeszcze. Panie Zbigniewie, pan jest technikiem, mechanikiem. Starszy plutonowy, to który od dołu licząc, że mówi niewysoki. Dokładnie nie pracuję, zamierzam otworzyć własną działalność gospodarczą. Chodzi o komputery. To zbiera pan pieniądze. Polski Bill Gates. Wiesz, że on w dzisiejszych czasach albo jest miliarderem, albo skoczył przez okno w 2008? Jedno z dwóch. Oczywiście mówię to w GTA. Dokładnie. W czym pan będzie wspierał swoją drużynę? Ja myślę, że film w ogóle z dziedzin humanistycznych. Widziałem, jak ja muszę boję, że no, chyba wszyscy państwo przyznają, że pan Zbigniew świetnie się sprawdza jako kapitan i doskonale licytuje. Pan Leniwy, jakiego treść? Panie Krzysztofie, proszę nam powiedzieć parę słów o sobie. Pracuję jako pracownik ochrony w jednej z lepszych firm w Wrocławiu. Oj, będzie awansik. Siódmy stopień od początku hierarchii. Ten starszy plutonowy, no to wysoko chyba. Ile tych stopni jest, że on mówi niski? 500? No a wspierał będę tak, moich kolegów w pojedynku jeden na jeden. Proszę bardzo. Z jakiej dziedziny przede wszystkim? Tak, z jakiej dziedziny przede wszystkim? Boks. To znaczy myślę, że mogę czuć się mocny w geografii, zarówno świata, jak i Polski. Może znowuż w ciekawostkach? Zobaczmy. Czekaj, on chce jeden na jeden, gdzie się eliminuje rzeczy i on mówi, w których jest mocy, tak? No to przyszły przeciwnik mu to wyeliminuje. No a reograf to było świetne. No też tak myślę. Powodzenia życzymy państwu w finale. Mistrzowie wchodzą do gry mając 11300 zł. Nie ma szans. Wygląda na to, że debile, będzie dużo łatwiej. Panie Wojciechu, Irena. Państwo, jak oceniacie grę żółtych w pierwszym etapie? W porównaniu no, do nas, widać, geniusza. Są bardzo odważni. No i zainteresowania wszechstronne, także bardzo godny rywal. Ale zobaczymy, co będzie. A pani Irena, co sądzi o nich? Może obydwa teamy tak odpadną. Tak samo sądzę. Jak mój kapitan. O, proszę bardzo, Irena, kapitan. Co jest? Powodzenia w finale. One ja nawet powiem, nie że na kole mam 31 kategorii pytań. Maria. Za chwilę wylosuję pierwszą z nich. Kiedy ją przeczytam, drużyny przystąpią do licytacji. Irena, ta drużyna, która zapłaci najwięcej za pytanie, będzie odpowiadała. No to jeżeli odpowie wysoko. Prawidłowo, wygrywa już. Pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w finale. Ta drużyna wygra program, która po 6 pytaniach będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię w finale. Dobra, Irena Kerry. Tak, chemia. Kategoria chemia. Irena Kerry, Irenka. Słyszę taki, słyszałem pan Krzysztof. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, to mam 300. Myślę o męczennikach, ja jestem męczennikiem. Mistrzowie? Mistrzowie 500. Mam 500. O Boże, jak oni licytują, a żółci? Mamy 600. Mam 600, nawet 600 od żółtych. Czy na to mistrzowie? 600 po raz drugi i czy dadzą coś mistrzowie więcej? 600 po raz... Nic, panie Wojciechu? Nie. Trzeci. Nie. Nie. Tysiąc to w puli tego pytania. Żółci, kto się czuje mocny z chemii? Jak żółci nie będą licytować mocy, nie to bardzo. Den. A czy wspólnymi siłami spróbujemy? Dobrze, o to chodzi w awanturze o kasę, że jednak państwo grają. Oni chyba wygrają na przeczekanie, mistrzowie, o dziwo. Jak potocznie nazywamy nadtlenek wodoru, popularny środek do dezynfekcji skaleczeń? A woda utleniona. Nadtlenek wodoru. On chce odpowiedzieć na pytanie, w którym jest napisane, jak nazywamy nadtlenek wodoru i żołnierz chce powiedzieć nadtlenek wodoru. On chce... Tlenek wodoru.
I on im to rozpisuje, przecież to jest pytanie napisane. Czyli? Chodzi o jodynę. Jezu, popijem się. To jest bez wody utlenionej. Mówię, że jodyna. Jedyna. Jodyna w dupę. To jest ten brat Rona, ten bliźniak. Słuchaj, Rudy, bo ci zaragonkę zapieprzę. Zamknij mordę, bliźniaku, gdzie brata zgubiłeś. Woda utleniona, bo mnie popieprzy. Nie no. No dobrze, odpowiadamy na to pytanie. Już tam panowie odpowiadać. Proszę bardzo. Zawsze u nas jest minuta na zastanowić. Woda utleniona, czy wodoru. Czy nie, ty. To jest jodyna. A kto z panów sądził inaczej? Początkowo wszyscy. Właśnie, co panowie mówili wtedy? Co mówiliśmy? Woda utleniona. No. Woda utleniona. Czekaj, dezynfekcji skaleczy jest zapisane. No przecież to się wylewa na ranę. Co takie bąbelki się robią? Czemu ten? To jest dobra odpowiedź. Byśmy wzór wzięli pod uwagę. Woda utleniona. Co to znaczy wzięliśmy wzór pod uwagę? Wzór? To jest dosłownie to samo co nazwa, tylko napisane inaczej. Ty jesteś... Chłop chciał być fiveheadem, a wyszedł na jeszcze większego debila. Bo mnie popieprzy zara. Nie, naprawdę zara oszaleje. 1100 zł. To wzór są pieniądze, idioty. Które przechodzą do puli następnego pytania. Przepraszam. I w tej chwili mistrzowie mają 10 800, a żółci 4700. Losuje jeszcze 5 pytań w finale. Godny przeciwnik mistrzów. Ty... Nikt już na żadne pytanie nie odpowie w odcinku. Jezus Maria. Może to historia powszechna. Myśmy wzór wzięli pod uwagę. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Widzę, że szykuje się pan Wojciech, słucham państwa. Mistrzowie 700. O, od razu 700 z historii powszechnej. Żółci 800. Ile żółci? 800. Mam 800 od żółtych, co na to mistrzowie? Mistrzowie 1200. I mam już 1200, co na to żółci? Mam 1200 od mistrzów i to będzie po raz drugi. Patrz, jacy dwaj myśliciele. Myślą o tym, o wodzie jakiejś, on tam mówił o jodynie. 1200. Jodyna w głowie. Co pokazał? Poddajemy się. 1200 po raz trzeci. No to koniec. No to koniec. Dobra, mistrzowie o myśle. 3100 zł to jest pula tego pytania, kategoria historia powszechna. W sumie czujesz, że obie drużyny nie czują się zbyt mocno z tego jak? Tematu. Tu dwie osoby mówiły historia. Ale dlaczego mistrzowie nie licytowali więcej, skoro pani Karolina jest studentką historii? Ponieważ chcieliśmy zagrać taktycznie. Bo nie znaczy, chodzi na studia. Wyciągnąć od przeciwników jak największą ilość pieniążków. Rozumiem. Myśleliście, że oni będą tutaj wyżej licytować, tak? Rozumiem, ja jestem sytuacja jest jasna. Rzeczywiście chcieli zaczekać, no ale w tym wypadku ta taktyka okazała się nieskuteczna, bo żółci się wcześniej wycofali. 700 było szczęśliwe, nie? No. Oby tak dalej. Zobaczymy, co będzie. Ale przynajmniej oby tak dalej, licytacji, ty... to mówię z punktu widzenia Jezus widzów. Maria. Są jakie crackheady. Boże. Tam... Oj. Nie mogę. Oni nie wiedzą, że są w programie, no. Mamy chyba szansę. Irena jednak jest najbardziej świadoma z tego teamu. Wreszcie usłyszeć mistrzów, dlatego że oni w poprzednim programie nie odpowiedzieli na ani jedno pytanie. Tak się stało, że zostali mistrzami, ponieważ, no powiem tak, drużyny wykrwawiły się tu wszystkie. Wy zostaliście. To jest wasze pierwsze pytanie, na które mamy szansę usłyszeć odpowiedź. Prawidłową, bo raz w poprzednim programie odpowiedzieliście nieprawidłowo, pamiętam, ze sportu. A pytanie dla was z historii powszechnej. No i tu odpowiedzialność weźmie na siebie pewnie pani Karolina. Władcami którego państwa byli Mendok, Giedymin i Olgierd? Litwy. Irena powiedziała Litwy. Czy ona serio to kieruje? Na ile? Na 100. Odpowiadamy. Tak? Byli władcami Litwy. Ale panie Wojciechu, kto taką odpowiedź zasugerował?
Irena. Pani Irena. Ta czekała, żeby zebrać pochwały, a ten na Irenę. No i Irena tak Kerry. Mówi w programie, a teraz proszę bardzo, świetnie. Od razu Irena Kerry. Jezus. Irena kieruje. Nie wiem, klub R, czy będzie malatwo, zobaczymy. No i mistrzowie bardzo zwiększyli swoją przewagę, mają 12 700 zł, żółci 3900, ale jeszcze 4 pytania w finale. Zanim wylosuję kolejną Irena kategorię w finale, przerwa na reklamę. Zostańcie z nami, emocje rosną. Jest dupę Irence? Po programie? Czy przed? Po tyle turniej Awantura o kasę trwa bardzo emocjonująca rozgrywka między drużyną żółtych a drużyną mistrzów. Losuje kolejną kategorię w finale. Ty się myjesz zapałką, ale pytanie było inne. Kategoria film polski. Dawaj. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. Mistrzowie 700. Mam 700 od mistrzów. Żółci 1000. Mam 1000 od żółtych. Ty, mistrzowie wystawią miąższ? Mam 1500 od mistrzów. Co na to żółci? 1900. Mam 1900. I co na to mistrzowie? Mistrzowie 2000. Mam 2. Będzie blokada od mistrzów? Mam 2 i było żółty. 3700 od mistrzów. To nie jest blokada. I co na to żółci? 3700. Baban. Ja pierdzielę. Chłop. Nie, szczerze, tylko Irena jest w tym teamie. Reszta nie żyje. Dzięki Pikachu za ile lat? To 7, dziękuję bardzo. Irena Kerry. Dlaczego pan nie przelicytował? Dziękuję bardzo. Dając 3700, zostawił im pan 200 zł na licytację. Spojrzałem na tym. Panie Wojciechu. Spokojnie, spokojnie. No, pomyliłem się. Pomyłka, tak? No. Nerwy, nerwy. Pomyłka oczywiście Sigma. Może być kosztowna. Zobaczymy teraz, czy żółci odpowiedzą. W puli tego pytania aż 7600 zł. Później zobaczę. I uwaga, jeżeli żółci odpowiedzą, to będą mieli 7600 zł, tylko 1400 zł mniej niż mistrzowie. Także zmniejszy się ta różnica. Irena wykieruje. Jak nazywa się reżyser filmów Psy i Psy 2? Dobrze, odpowiada Lucjan. A dlaczego właśnie pan Lucjan? No tak, bo pierwszy udzielił tej odpowiedzi tutaj przy stole. Panie Lucjanie, słuchamy pana. No, naszym zdaniem jest to Pasikowski. Bracia Russo. No tak, tak jest, Pasikowski. Te piątki jakie. Brat Rona, nie, jak on się nazywa? George, czy no ten drugi? Można powiedzieć, panie Wojciechu, to był kosztowny błąd w licytacji. Pomylił się pan tylko 200 zł. Nie zauważył pan tego, że oni jeszcze mogą przelicytować. Ja widziałem w oczach pana Zbigniewa niedowierzanie, kiedy usłyszał, nie że nie jest przelicytowany, jeszcze może postawić ja wabank, tak? Gorąco było. Fred, no. Tak, gorąco było, co? Jeszcze 3 pytania w finale. Losuję kolejną kategorię. Jezus Maria, nie ten. Irena, jeden połudzień. Ale jest duża szansa, że przegrają mistrzowie. Kategoria literatura światowa. Też Ireny szkoda. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. Mistrzowie 700. Mistrzowie 700. Ciągle 700. Żółci? 1000. 1000. Mistrzowie? 1200. Mam 1200. Co na to żółci? 1200 mam. 1400. 1400, spokojnie. Licytacja trwa. Pan Wojciech? 1800. 1800, za to żółty. 2000. Mam dwa od żółtych, co na to mistrzowie. Będzie próba blokady. 2500. Jeszcze nie. 3000. Mam 3 od żółtych. Co dalej? Co dalej, mistrzowie? Mam 3 po raz drugi. 3100. 300, spokojnie. Co na to żółci? 300 po raz drugi. 3500. Mam 3,5. Jezus Maria. I co na dużo to mistrzowie? Dużo. 3600. Mam 3600, żółci. 4. Mam 4 od żółtych, co na to mistrzowie? 4 po raz drugi. 4 po raz... Boże, co za debila. Mistrzowie dadzą więcej niż 4. Strzelam.
co za kretyni w dupę, ty, na palcach liczą. No nie mogę. 4 plus 7, ty w dupę mistrzu zasrany, żołnierz. Panie Wojciechu, długo niszcz, plamisz honor Wojska Polskiego. Będzie... Bo było... Kara. Nie było wspólnego poparcia do dalszej licytacji, może tak nie powiem. Wiedział pan, czy ma pan prawo dalej przebijać, tak? Tak jest. W tej chwili sytuacja jest, no, bardzo będzie ciekawa kara. I wszystko może się odwrócić, ponieważ jeżeli teraz żółci odpowiedzą prawidłowo, będą prowadzili to z bardzo dużą różnicą. Będą państwo mieli szeregowy. 11 200, a mistrzowie lotnik. Tylko 5400. Pilot. Dlatego, że w puli tego pytania mamy 7600 zł. Przypomnę kategorię literatura światowa. Irena, jaka mad. Oto pytanie. Który z premierów brytyjskich otrzymał literacką nagrodę Nobla? Pewnie ten. Ta druga wojna światowa była jakoś. Z premierów brytyjskich? Jak się nazywa ten? Churchill. O, Churchill. No, pewnie Churchill. Ja bym go dał, bo najbardziej znany. Gdzie? Za co? Nie da się robić. Jak to za co? Ona książkę na końcu zdobyła. Nie czytałeś jego historii? Irenka, ty, Irena wie, no way. A nie Tusk? Jest to brytyjski, a nie, nie ten, nie wspieram dwa. Nie zjawimy się, nie ma wejścia, nie zmieniamy. Nie wiem, nie wiem. Witam cię, inżynier. Nie wiem, ja bym wskazał na to, że ma kartę na znaczenie. Na kogo on mówi? Stawiamy? Stawiamy. Jesteśmy gotowi. Proszę bardzo, akurat czas minął. Słucham panów. Znaczy, nie jesteśmy do końca pewni tej odpowiedzi. Jest to strzał. Stawiamy na panią Margaret Thatcher. Co? Kto z was sądził inaczej, panowie? Pierwsza wersja był John Major, ale... Nie ja, o kim myśleliście? O Churchillu. I on napisał wielotomowe dzieło Druga Wojna Światowa i to byłaby dobra odpowiedź. Najbardziej znany? Największa szansa. Nie udało się odpowiedzieć na to pytanie i pula rośnie już teraz. Do puli następnego pytania przechodzi 7600 zł. Ma bank time, no. Jeszcze tylko dwa pytania. W finale ja, widzę tu pełną mobilizację radość po stronie drużyny mistrzów. Losuję. Irena, ma bank krzyć. Ireneuszu, wabank. Oh yes. Będzie ostra licytacja. Kategoria motoryzacja. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 1000! Żółci 1000, mistrzowie? 1100! 1100, spokojnie, przebili żółci? 1500! Ostro, 1500, mistrzowie? 1700! 1700, spokojnie, żółci? Babank! Dobrze, nasrał na mistrzów. Tylko szkoda, że przegra i mistrzowie znowu bez odpowiedzi wygrają. Moja teoria. No panie Zbigniewie, ja muszę panu pogratulować, no nie odpowiedzi na to pytanie, bo nie wiemy, ale... A raz odpowiedzieli, dlatego, no to będą najlepsze momenty. Rozegrał to pan świetnie taktycznie, oczywiście, pula była pełna pieniędzy i to jest wasze być albo nie być, ale jeżeli przez to przejdziecie, to macie na koncie aż 12 900 zł. I macie duże szanse na wygranie finału. Coś tam wiem. Też. Przypomnę, pytanie zostało kupione już za tylko 3600, Irenę pyta. A w sumie w puli tego pytania 12 900 zł. No panowie, skupić się. Panowie, skupić się. To znaczy tu. Na ciebie liczymy. Ireneusz versus Irena. Modele samochodów terenowych. Patrol i Terrano. Odpowiadam. Czekaj, ja wyznaczam. Panie Ireneuszu, dlaczego pan jest taki chętny do odpowiedzi z motoryzacji? Tak? Technikiem, mechanikiem jest pan Zbigniew. Tak. Dobrze, jesteśmy gotowi. Nie, tak. Kto odpowiada? Oczywiście to pan wyznacza osobę, którą odpowiada. Ponieważ kolega się wyrwał, zostawiam mu odpowiedź. Po prostu bardzo chcę. Tak? Źle odpowie. Prosimy bardzo. Jest to Ireneusz. Nissan. Tak jest! Ireneusz pokonał Irenę o 7. Nowa Irena. Umarła Irena, niech żyje Ireneusz.
Ja muszę powiedzieć, że droga żółtych jest bardzo emocjonująca. Żółci mieli na samym początku finału tylko 5300 zł, a mistrzowie ponad 11 tysięcy. I jednak mistrzowie żółty to takie mierdoty. Teraz oni prowadzą, oni mają 12 900, a mistrzowie przed ostatnim pytaniem 3700 zł. Losuję. Można mi ich udać na ufokach, no. Kategoria sport. Ty, ale co jeżeli żółci przegrają tym wabankiem? Rozpoczynamy licytację, biorę tak po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Mam 300 żółci. Koniec, nie graj. 700. Nie graj, nie graj, nie graj, nie graj. 700 po raz drugi. Napluli na mordę mistrzów. Ładnie. Ale flegma poszła. Nice. Pięknie. Puli tego pytania 1000 zł. W którym roku złoty medal olimpijski wywalczył Janusz Kusociński? Irena wszystko wie, ale nie da co mi odpowiedzieć. Odpowiadamy. Bardzo proszę. Na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Żółci zrezygnowali z licytacji, zadowolili się tym, co mają. Jaka byłaby wasza odpowiedź? Taka sama. To był rok 1932. Jeszcze im zabrali. Jeszcze jedno dobra odpowiedź. Dwa odcinki. Grę w finale mając tylko 5300 zł. Mistrzowie mieli ponad 11 tysięcy. Tymczasem po świetnej grze i świetnej licytacji. Pani Zbigniewie, gratulacje za licytację i za taktykę. Co powiedział? 36. Grę kończą mistrzowie, z nimi się żegnamy. Dzisiaj wygrali 3000, a w sumie w awanturze o kasę 9000 zł. To są pieniądze za dwa programy, dziękujemy wam bardzo. Dwa programy. Natomiast rzuci w jeden odcinek więcej. 12 600 zł i to was będziemy gościć w Loży Mistrzów w następnym programie. To ci mistrzowie, największe mierdoty, jakie były. Jeżeli chcecie się poawanturować o kasę, nie dadzą, nie zrobili najlepszych momentów. SMS pod numer 7643 w treści wpisane nie mogę. Imię i nazwisko. Nie. Zapraszamy i do zobaczenia. Nie ma najlepszych momentów. Ja pierdzielę. UFO Luduch? Słyszę strzech. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. 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 Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę